Według nieoficjalnych informacji PAP zatrzymany wiceprezes fundacji to Grzegorz Kelwin. Syn obecnego senatora PiS, a prezes firmy deweloperskiej to Przemysław K. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura potwierdził wtorkowe zatrzymania, nie podając imion i inicjałów zatrzymanych. Działania własne krakowskiej delegatury CBA prowadzone od roku w dwóch wątkach korupcyjnego śledztwa na dużą skalę pozwoliły na zatrzymanie czterech osób, powiedział. Sprawa dotyczy korzyści majątkowych łącznie na 1,17 milionów złotych, dodał Kaczorek. Jak zaznaczył, czynności z zatrzymanymi trwają, przeszukiwane są też ich mieszkania i biura. Według nieoficjalnych informacji PAP CBA weszło też do domu ojca zatrzymanego wiceprezesa fundacji, senatora PiS. Raz, dwa, trzy, majątek pokażesz ty. Nowe uprawnienia dla szefa CBA. Śledztwo CBA prowadzone jest w sprawie powoływania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, podał Kaczorek. Działania CBA nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach, zaznaczył Kaczorek. Miliarderzy w centrum podejrzeń? Teren pod galerią Wola Park przejęty niezgodnie z prawem.